Państwo, teraz nastąpi uroczysta dekoracja sztandaru OSP w Książu Wielkim. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 283/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna Książ Wielki, Powiat Miechowski, Województwo Małopolskie została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak. Do odznaczenia marsz. Proszę druha Adama Domagałę, członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP, a jednocześnie wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Miechowie o wręczenie odznaczenia. O asystę proszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Grzegorza Kosińskiego i prezesa oddziału gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim, drucha Marka Szopę. Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 283/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku drucha Franciszka Portka, syna Jana, został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP. Prezes. Druhowie, spocznij! Druh wymieniony przez marsz. Proszę drucha Adama Domagałę, członka Zarządu Związku Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych o wręczenie odznaczenia. O asystę proszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Grzegorza Kosińskiego i prezesa oddziału gminnego, drucha Marka Szopę. Pragniemy również nieobecnemu co prawda druhowi Dorobie, Marianowi Dorobie wręczyć znak Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 284/41
przez 2017, z dnia 6 kwietnia 2017 roku, druh Marian Doroba został odznaczony medalem honorowym imienia Bolesława Chomicza. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak. Druhowie, rozpocznij! Pragniemy również wręczyć pamiątki z okazji stulecia OSP w Książu Wielkim. Może przeczytam dla ułatwienia, kto by wręczał i będziemy wyczytywać osoby udekorowane. Proszę drucha Adama Domagałę, członka Zarządu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP. O asystę proszę drucha Marka Szopę, prezesa oddziału gminnego oraz drucha Kazimierza Kamińskiego, prezesa OSP w Książu Wielkim, o wręczenie odznaczeń. Dla pana Adama Domagały, prezesa Związku Powiatowego OSP RP w Miechowie. Jeżeli pan starosta powiatu michowskiego jest na sali, bo go nie widzę. Pana Grzegorza Kosińskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Michowie. Pana Jana Żebraka, wójta gminy Harsznica. Pana Marka Szopę, wójta gminy Książ Wielki, prezesa. Pana Tomasza Drożdżaka, komendanta powiatowego Policji w Miechowie. Pana Henryka Humę, przewodniczącego Rady Gminy w Książu Wielkim. Panią Martę Poznak, wójta gminy Sławoszów. Pana Lesława Blachę, wójta gminy Gołcza. Pana Zbigniewa Basa, wójta gminy Kozłów. Pana Adama Samborskiego, wójta gminy Racławice. Chcielibyśmy też uhonorować pana Dariusza Marczewskiego, burmistrza Miechowa. Oraz zastępcę wójta gminy Książ Wielki, pana Janusa. Chcielibyśmy również uhonorować jednostki OSP Tczyca, OSP Ulina Wielka, proszę się nie wstydzić. OSP Kalina Wielka.
Staniszków. OSP Podleśnice. OSP Bukowska Wola. OSP Falniów. OSP Giebutów. OSP Ksiądz Mały. OSP Trzonów. OSP Boczkowice. OSP Łazy. OSP Rzędowice. OSP OSP Krzeszów. Pragniemy również odznaczyć wszystkich druhów OSP z Książa Wielkiego, czyli nas. I zaproszonych gości z Książa Wielkiego. Druhowie z Książa Wielkiego, proszę się nie wstydzić. To nasze święto. Prosimy pana Fredka Odcieczka i pana Jana Kamińskiego. Jak się zapisują, będzie strażak kul. Za
wiceprzewodniczących koła gospodyń. Proszę. Wręczyć dyplom dla OSP Moczydło za zajęcie trzeciego miejsca w 9 powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Proszę drucha Adama Domagałę, członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a jednocześnie wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, jak również o asystę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Grzegorza Kosińskiego, o wręczenie dyplomu. Jeśli można w tej kwestii dwa słowa, drodzy Państwo. Mieliśmy w październiku powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, jak jest z dyplomu wynika. No akurat tak się złożyło, że warunki pogodowe mieliśmy bardzo takie niekorzystne. Dlatego dyplomów już nie zdążyliśmy przygotować na zakończenie zawodów, tylko wręczenie samych nagród. A dyplomy mówimy przy najbliższej okazji, jaka będzie nam sprzyjać to, aby również te jednostki dowartościować, które przecież na tych zawodach w jakiś sposób się mocno wyróżniły. I tutaj dla jednostki jest Moczydło. Książ Wielki jest ten dyplom za trzecie miejsce w zawodach powiatowych. Także pozwolę go sobie wspólnie z komendantem powiatowym wręczyć na ręce tej druhów. I cóż, pogratulować, no. Tak to jest na zawodach, że no, zwycięzca może być w sumie jeden, ale też i podwójne może być zwycięstwo. Ale tutaj w tym przypadku mamy za zajęcie tego trzeciego miejsca. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. I to, że na pewno się jednostka po czasach, które były, też się musiała dość mocno przygotować. Jeszcze raz gratuluję bardzo. Tak, żeby było szybciej.
Jednostki. Dziękuję. Prosimy również aspiranta Sebastiana Kitę oraz naszego opiekuna gminnego. Proszę ducha Kazimierza Kamińskiego, prezesa OSP, o wręczenie odznaczeń. Szanowni Państwo, jeżeli o kimś zapomnieliśmy, to sobie pewnie przypomnimy, wręczymy. A teraz Państwa proszę o zabranie głosu.